tuning ma swoje legendy. 2JZ, B58 czy Chevy LS. Wszyscy te silniki znamy, wiemy, że są pancernie zbudowane i mają wręcz ekstremalny potencjał do szaleńczego podnoszenia mocy. 1000 koni? Haha, potrzymaj mi kawę. Pytanie, który silnik ma największy potencjał do tuningu? Z którego można najwięcej wycisnąć, biorąc pod uwagę, jaką mocą dysponuje w oryginale? Ja te wyniki już mam i powiem wam, że jest kilka sporych zaskoczeń. Zapnijcie pasy, jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest niezawodny sklep Opon.com, który jak zawsze pomoże wam zadbać o prawidłową przyczepność na drodze. Kochani, nie dajcie się zaskoczyć zimie i zmieńcie opony przed pierwszymi przymrozkami. Wtedy opony letnie ze względu na mieszankę nie będą mogły optymalnie pracować, co negatywnie wpłynie na wasze bezpieczeństwo i prowadzenie samochodu. Na sklep.opon.com znajdziecie opony zimowe i całoroczne do niemal każdego samochodu osobowego, a w doborze właściwego rozmiaru opon pomoże wam intuicyjny konfigurator. Asortyment obejmuje zarówno produkty najlepszych producentów takich jak Wredestein, jak również tańsze propozycje, na przykład opony Nexen. A jeśli planujecie zakup opon zimowych lub całorocznych w najbliższym czasie, to lepiej nie mogliście trafić, bo na sklep.opon.com możecie zgarnąć do 140 zł gwarantowanego zwrotu przy zakupie kompletu opon całorocznych i zimowych marki Wredestein w rozmiarze 16 cali lub większym. Link do sklep.opon.com znajdziecie w opisie pod filmem, a na sam koniec przypominam jeszcze o kodzie rabatowym Powagowani, który pozwoli wam zaoszczędzić dodatkowe 25 zł przy zakupie kompletu opon. Teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Nikt nie mówił, że w tym filmie zajmować się będę wyłącznie samochodami, a w temacie podnoszenia mocy nie możemy nie zacząć od Suzuki Hayabusy. Czterocylindrowy, wolno ssący w oryginale motor o pojemności 1,3 litra jest fenomenalną jednostką o nadzwyczajnej pancerności. Cała zabawa zaczyna się jednak w momencie aplikacji w nim turbo do ładowania. Sprzyja temu sama konstrukcja silnika. Głowica o świetnych przepływach, unikatowy kształt komory spalania czy dolot REM-R. Jednostka napędowa oddycha pełną piersią, więc robi rewelacyjny użytek właśnie z turbodoładowania, co w połączeniu z naturalną wytrzymałością i pancernością otwiera drogę do naprawdę ekstremalnych projektów. Na przykład takich jak ta Hayabusa z silnikiem zbudowanym od podstaw, rozwierconym do pojemności 1,5 litra i przystosowanym do ciśnienia do ładowania rzędu 3 barów. Wynik na hamowni to nieprawdopodobne 1000 koni mechanicznych, co przy fabrycznej mocy tego silnika na poziomie 200 koni daje przyrost aż 800 koni mechanicznych. Rzeczą oczywistą jest, że tak zbudowany silnik pracuje w ogromnej mierze na wytrzymałych, aftermarketowych podzespołach, ale w przypadku tak radykalnych projektów to norma. Niemniej jednak konstrukcja silnika to cały czas Suzuki Hayabusa. Niebywały potencjał do tuningu to jest czterokrotny przyrost mocy, a to dopiero początek tego filmu. A teraz coś specjalnie dla tych, którzy twierdzą, że BMW nigdy nie stworzył dobrego silnika. Oczywiście kultowe już BMW B58 to powrót Bawarczyków do tworzenia genialnych rzędowych szóstek. 3 litry pojemności, po 500 cm sześciennych na cylinder, turbodoładowanie i fabryczna moc do 390 koni. Tajemnica fantastycznych właściwości tuningowych tego silnika skrywa się oczywiście w pancernej konstrukcji. Wybitnie wytrzymały dół silnika, zamknięty blok, kute korbowody i wał oraz dwa wałki rozrządu z pełnym vanosem i walwetronikiem napędzane łańcuchem.
Do tego wspomnieć należy o dobrym podejściu do zarządzania ciepłem, na przykład w formie zmiennociśnieniowej pompy oleju i termostatu, czy dodatkowym wymiennikom ciepła. Nic dziwnego, że tak udany motor trafił pod maskę nowej Supry oraz nic dziwnego, że natychmiast zajęli się nim tunerzy. Przy przebudowanym wydechu, doładowaniu pod ciśnieniem 2,3 bara, pełnej kuciźnie oraz delikatnym strokerze uzyskać można nieco ponad 1200 koni mechanicznych, co przy niecałych 400 koniach fabrycznej mocy daje okolice 800-850 koni mechanicznych przyrostu. W temacie BMW tylko wspomnę jeszcze o jednostce P63, czyli podwójnie doładowanej 4-litrowej V8-ce, z której wycisnąć można podobne, jak i nie nawet nieco wyższe wartości mocy, z tym, że tutaj mówimy o typowo wyścigowym silniku z BMW M8 GTE, który w fabrycznej specyfikacji generuje 600 koni, w związku z czym tutaj sam przyrost mocy nie jest aż tak znaczący. Niemniej jednak uznałem, że na krótkie wspomnienie zasługuje. Czas na być może pierwsze zaskoczenie tego odcinka, przynajmniej dla niektórych, bowiem kosmicznym potencjałem do tuningu pochwalić się może również Porsche 911. Wszystko dzięki temu, że niemieccy inżynierowie przez blisko 60 lat doskonalili konstrukcję swojego flagowego, sześciocylindrowego boksera, a współczesne jego odmiany na czele z wolnosącymi 3,6 czy 4 litry to istny majstersztyk. Silniki z cylindrami rozwartymi pod kątem 180 stopni stworzone przez Porsche mają wiele zalet. Mniejsze tarcie i naprężenia na wałkach, super prosty i wydajny przepływ powietrza z dolotem po jednej i wydechem po drugiej stronie silnika, wysokoobrotowa charakterystyka osiągająca nawet 9000 obrotów na minutę i bardzo precyzyjne niemieckie wystrojenie całości. A gdy tak zbudowany silnik się uturbi, to klękajcie narody. Za przykład niech posłuży chociażby ta 911 GT2, stworzona przez firmę 9FF, specjalizującej się w ekstremalnym tuningu Porsche. Wynik to okrągłe 2000 koni mechanicznych. Przy fabrycznych 620 koniach mechanicznych drzemiących w 911 GT2 oznacza to przyrost prawie 1400 koni mechanicznych. Spójrzcie tylko, jak kierowca oszczędza skrzynię biegów, żeby ta nie została zmielona przez tak ogromną moc. Jestem absolutnie pewien, że mamy wśród widzów miłośników szwedzkiej myśli motoryzacyjnej i najbliższe kilka minut jest specjalnie dla Was. Na powagowanych w kontekście Szwecji byście się pewnie spodziewali Koenigsegga, ale nie. Jeśli mowa o skandynawskim tuningu, to król jest tylko jeden i jest nim Volvo. Red Block to cała rodzina rzędowych czterocylindrowych silników produkowanych przez blisko ćwierć wieku, aż do roku 98. Ciężko przy tak szerokiej gamie motorów wytypować najlepsze i najbardziej popularne, ale wśród nich znalazłyby się pewnie jednostki B21, B23, B230, B204, najpewniej z końcówkami T, ET oraz F, oznaczającymi kolejno turbodoładowanie, elektroniczny wtrysk paliwa i obniżony stopień kompresji.
Niezależnie od wersji, o wszystkich tych silnikach można powiedzieć, że to po prostu niezniszczalne bryły metalu, które fabryczną mocą może nie imponują, ale zniosą absolutnie wszystko. I to właśnie ich atomowa pancerność powoduje ich popularność wśród wszelkiej maści tunerów potrafiących z nich wycisnąć nawet 1600 koni mechanicznych, na przykład jak na załączonym drag racingowym przykładzie. Prosty, 8-zaworowy, 4-cylindrowy B230 doładowany na 5 barach do ładowania, wypluwający 1600 koni mechanicznych. Fabrycznie mowa ledwie o okolicach 180 koni, więc to przyrost ponad 1400 koni. To chyba najlepsze potwierdzenie powiedzenia stary, ale jary. Silnik, który udowodnił swoją potęgę w WRC, z pewnością do tego zestawienia się nadaje. Z rozrzewnieniem patrzę na to, czym dziś stał się Mitsubishi, mając w pamięci samochody i silniki, jakie tworzyli w przeszłości, a najlepszym przykładem jest właśnie Lancer Evo i 4-cylindrowy silnik 4G63, który przez ponad 15 lat napędzał legendarną linię Evo. Niezależnie od wersji, wszystkie jednostki mają bloki z żeliwa i aluminiowe głowice, wał korbowy i korbowody skutej stali oraz tłoki skutego aluminium. Blok jest zamknięty, bez płaszczy wodnych dookoła tulei cylindrowych, więc wszystko jest twarde i wytrzymałe. Generalizując, można przyjąć, że na początku produkcji tej jednostki była ona zaprojektowana do tego, żeby być wytrzymała niczym Herkules. To wymagało zaś ciężkich, grubych elementów, ale to z kolei odbijało się na powolnej reakcji na gaz, dużym spalaniu, kiepskich emisjach itd. Z czasem więc Mitsubishi obrało kierunek odelżania części, co obniżało ich wytrzymałość, ale silnik znacznie chętniej wkręcał się na obroty, podwyższany został stopień sprężania itd. Przy tuningu takiego silnika daje nam to możliwość wybierania najlepszych podzespołów z danych okresów czasu. Przykładowo bardzo popularną kombinacją są starsze, wytrzymalsze korbowody, ale nowsze, lżejsze tłoki. A przy pełnej przebudowie z góry na dół, czterocyfrowe pomiary mocy stoją dla nas otworem. W tym przypadku z nieco rozwierconego 4G63 do pojemności 2,2 litra, przyprawionego ciśnieniem do ładowania... Siedzicie? Jeśli nie, to usiądźcie. Przyprawionego ciśnieniem do ładowania prawie 8 barów, wyciśnięto niemal dokładnie 2000 koni mechanicznych, co pozwoliło pobić rekord świata dla 4-cylindrowego silnika na ćwierć mili z wynikiem 6,20. A przy fabrycznej mocy 290 koni mechanicznych daje to przyrost 1710 koni. Jeden z najlepszych 4-cylindrowych silników w historii, po prostu. Pozostajemy w Japonii, biorąc na tapet Nissana. Silvia, 200SX, 180SX. Nazwy mogą być różne i nierzadko mylące, ale wszyscy wiemy, że mowa o driftingowej legendzie z jednostką SR20D pod maską. Jego poprzednik, czyli CA18D, nie był wcale zły, żeby nie powiedzieć, że również był świetną jednostką, ale jednak przede wszystkim to SR20D stał się legendą. Wykonany w pełni z aluminium z zamkniętą konstrukcją bloku cylindrów, ale z żeliwnymi tulejami cylindrowymi. Jest to jednostka idealnie kwadratowa, czyli tłok ma taką samą średnicę i taki sam skok. Dokładnie 86 mm, co oznaczało, że był zbalansowany pomiędzy generowaniem momentu obrotowego z dołu, a mocą w wysokich partiach obrotów.
Nissan, projektując jego konstrukcję, mocno nastawiał się na jak najprostsze i jak najłatwiejsze utrzymanie tego silnika. Rozrząd z dwoma wałkami w głowicy napędzany jest łańcuchem, mamy hydrauliczne popychacze zaworów, bardzo wytrzymałe korbowody i tłoki z dodatkową powłoką termiczną na górze. W najsłabszej wersji SR20D generował 201 koni mechanicznych, ale w S15 generował już 250 koni mechanicznych, a i ta moc na dobrą sprawę była świadomie zdławiona dolotem i wydechem. I to był dopiero początek jego możliwości, ponieważ dzięki zadziwiającej wytrzymałości konstrukcji wycisnąć z niego można znacznie, znacznie więcej. Amerykański tuner Mazworks po zwiększeniu pojemności do 2,2 litra, ciśnieniu do ładowania 5,5 barów, przy 11 200 obrotów na minutę udało się wycisnąć 2010 koni mechanicznych. Przy fabrycznej mocy 250 koni oznacza to wzrost o 1760 koni. Nie bez przyczyny silnik ten tak bardzo uwielbiany jest w driftingu. Dobra, mamy za sobą trochę motoryzacji japońskiej, trochę europejskiej, będzie oczywiście jeszcze amerykańska, ale teraz wybierzemy się tam, gdzie mało kto się spodziewa motoryzacyjnych perełek. Dokładnie na drugi koniec świata. Ford Barra to rodzina australijskich rzędowych szóstek. Mówiąc w skrócie i może trochę kolokwialnie, 4-litrowy silnik Ford Barra to po prostu wielkie, atomowo wytrzymałe bydle. Silnik jest duży, długi, wysoki i ciężki. Taki pancerny czołg, zaprojektowany i stworzony do stawiania czoła ciężkim warunkom pracy na gorącym australijskim kontynencie. Cechą charakterystyczną silnika Barra jest produkowanie bardzo wysokich wartości momentu obrotowego przy stosunkowo niskim poziomie obrotów na minutę. Skok tłoka wynosi aż 99 mm, co w połączeniu ze sporą pojemnością wynoszącą 4 litry powoduje właśnie charakterystykę nastawioną typowo pod spore wartości momentu obrotowego. Produkowana była od 2002 aż do 2016 roku w wersjach wolnosących i doładowanych, przechodząc przez kilka etapów unowocześniania i udoskonalania konstrukcji. Ciężko w tym przypadku mówić, że jest to silnik z poprzedniej epoki, rzekłbym nawet, że to stosunkowo nowoczesna konstrukcja. Co jeszcze ciekawsze, wraz z postępem lat nadchodziły coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin i coraz większe wymagania rynku, a co za tym idzie, był coraz większy nacisk na wydajne jednostki turbo doładowane, a co można by zatem pomyśleć, bardziej wysilone. Australijczycy podeszli jednak do tego jak należy, jeszcze bardziej zwiększając atomową odporność bloku oraz głowicy silnika w ostatnich latach produkcji Barry. I to właśnie jednostki z ostatnich lat produkcji są najbardziej atrakcyjne dla tunerów, którzy bez problemów wyciskają z nich czterocyfrowe wyniki mocy. Dokładnie mówiąc, to nawet 2200 koni mechanicznych jak na załączonym obrazku, mierzonych po ichniemu na piaście bez uwzględnienia strat napędu, co na nasze daje około 2500 koni mechanicznych, co przy fabrycznej mocy w okolicach 400 koni daje 2100 koni przyrostu. Barra to niezwykła motoryzacyjna perełka, z oczywistych względów u nas dość mało popularna. Okej, kochani, teraz czas na wielką trójcę tuningu. Trzy najpopularniejsze silniki w tym temacie, które zna cały świat. Zgadnijcie w komentarzach teraz, o jakich silnikach będzie mowa, a ja biorę się do roboty, bo przed nami sporo zaskoczeń. Chlubą i dumą amerykańskiej myśli technicznej są nieśmiertelne chevroletowskie silniki V8 Small Block z serii LS. Cała gama, od pierwszych LS1 z korwety C5,
poprzez chyba najbardziej popularny 7-litrowy LS7 z WETY C6 Z06, aż po tak zwane Crate Engines dostępne tylko na zamówienie jako aftermarketowe podzespoły na czele z LSX. Wszystkie mają wspólne mianowniki. Prosta budowa oparta o rozrząd na popychaczach OHV, bardzo kompaktowa konstrukcja, dzięki czemu mimo dużej pojemności same silniki są stosunkowo nieduże, genialne przepływy od kolektorów poprzez porty w głowicy oraz zwarty, wytrzymały blok bardziej w kształcie litery Y niż V. Atomowa wytrzymałość pozwoliła tym V8-kom stać się najpopularniejszą na świecie bazą do budowy wszelkiej maści projektów. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście na Discovery Channel, na TVN Turbo czy na jakimkolwiek innym kanale programy typu Monster Garage czy jakieś budowanie hot rodów, customów, sliperów itd. i widzieliście, że kurier na palecie przywozi im gotowy silnik, to na 99% był to właśnie silnik Chevy LS. Kojarzycie blender Top Gear albo krzesło bujane Top Gear? Tam też był silnik LS. A teraz spójrzmy na współczesne amerykańskie hipersamochody. Hennessy Venom F5? SSC Tuatara? Tak, one też na silnikach LS bazują, osiągając okolice 2000 koni mechanicznych legalnych na drogach publicznych. A jeśli wejdziemy w świat ekstremalnego tuningu czy drag racingu, to tam limity idą jeszcze dalej, a najmocniejszy projekt na bazie chevroletowskiej jednostki, jaki udało mi się znaleźć, to prezentowany teraz LS427 o mocy 2740 koni mechanicznych. Biorąc pod uwagę jego fabryczną moc 580 koni mechanicznych, oznacza to przyrost na poziomie 2160 koni. Pierwszy z wielkiej trójki odhaczony, kto zgadł, temu gratuluję. A teraz czas na dwójkę, tym razem z drugiej strony oceanu. Nissan Skyline i RB26DET. Duet uwielbiany nie tylko przez fanów JDM-owych klimatów oraz szybkich i wściekłych. I zanim zacznę opowiadać o żeliwnych blokach, wałkach czy doładowaniu, to już teraz strzelam wam mega spoiler. Sprawca całego zamieszania, główny inżynier GTR-a, Naganori Ito, od początku miał zamiar się nim ścigać, więc specyfikacja samochodu, silnik, jego budowa i osiągi już na etapie projektowania były przygotowywane do sportu. RB26DET, czyli rodzina silników RB, 6 cylindrów w jednym rzędzie, pojemność 2,6 litra, D jak dwa wałki rozrządu, E jak elektroniczny wtrysk paliwa, a do tego turbo-turbo, czyli dwie turbiny pracujące niezależnie w układzie Twin Turbo, gdzie każda turbosprężarka zasilana jest z trzech osobnych cylindrów. Do tego sześć osobnych przepustnic, bardzo wydajny dolot i interkulery, bardzo wytrzymałe wnętrzności i doładowanie Garrett T25 na łożyskach kulkowych. Na fabrycznych podzespołach bezpieczną granicą wydaje się być okolice 700 koni mechanicznych, ale skoro mowa o ekstremalnym tuningu, to oczywiście taki wynik nam nie wystarcza. A co powiecie na 2500 koni mechanicznych w Skyline R32? Co jeszcze bardziej szokujące, firma Croydon Racing Development, twórcy tego Skyline'a, twierdzą, że wąskim gardłem pod kątem mocy wcale nie jest RB26, a podwozie i przeniesienie napędu. Niemniej jednak moc 2500 koni oznacza wzrost o 2200 koni względem oryginalnych 300. Przynajmniej na tyle, na ile można było wierzyć Japończykom w tamtych czasach. Oczywiście pozostajemy na rynku azjatyckim, bo oczywiste jest chyba, że najpopularniejszym królem tuningu jest 2JZ.
Najpopularniejszym nie znaczy jednak najmocniejszym, dlatego do końca tego filmu jeszcze daleko i warto zostać do końca. Teraz zaś maszerujemy do Toyoty. Nie wiem, czy jest sens powtarzania tego, co na tym kanale zostało powiedziane już dziesiątki razy, więc tak w skrócie. Pancerna rzędowa szóstka z żeliwnym blokiem. 3 litry pojemności, doładowanie twin turbo i fabrycznie 280 koni mechanicznych. Przynajmniej oficjalnie. Legenda JDM. Legenda driftingu i szeroko rozumianego tuningu. A w poszukiwaniu najmocniejszego projektu bazującego na 2JZ najlepiej udać się do świata wyścigów równoległych, gdzie moce powyżej 2000 koni mechanicznych nie są niczym nadzwyczajnym, a Rod Harvey z japońskiego silnika zamontowanego w nadwoziu przypominającym Toyotę Camry wycisnął około 3000 koni. Spójrzcie tylko na ten absurdalnie kolosalny dolot. Masakra. A uznając, że fabryczna 2JZ GTE, zaokrąglając, miała te 300 koni, to mówimy tutaj o wzroście 2700 koni. A to wciąż wcale nie jest koniec tego odcinka. Nie jest to koniec, ponieważ dotychczas wymieniliśmy tutaj raczej silniki popularne. Nie mówię, że tanie, ale jednak powszechne. Natomiast w kategorii super samochodów również są motory z ogromnym potencjałem, a ludzie z odpowiednim zapasem czasu i budżetu chętnie testują ich granice wytrzymałości. I takie są tego efekty. Na pierwszy ogień idzie Lamborghini Huracan oraz Audi R8. Oba mają za plecami kierowcy tą samą V10 FSI o kącie rozwarcia cylindrów 90 stopni i pojemności 5,2 litra. Sucha miska olejowa, podwójny, portowy i bezpośredni wtrysk paliwa, aktywny dolot oraz specyficzny wał korbowy, w którym każdy czop ma osobne wykorbienia dla obu rzędów cylindrów, więc zapłon następuje nierównomiernie co 54 i 90 stopni obrotu. Wolno ssące 640 koni mechanicznych w najmocniejszych wersjach na większości śmiertelników robi spore wrażenie, ale dla niektórych to dużo za mało. Stąd takie projekty jak Huracan Twin Turbo od AMS Performance, który oprócz doładowania ma w zanadrzu limiter podbity aż do poziomu 10 000 obrotów na minutę. Efekt to 3,5 tysiąca koni mechanicznych. Przy takiej mocy jedynym ograniczeniem prędkości jest przyczepność, co zresztą widać na załączonych obrazkach, a i tak przyspieszenie do setki wynosi 1,4 sekundy. Wobec fabrycznych 640 koni mówimy więc o wzroście aż o prawie 2900 koni mechanicznych. To są już stratosferyczne poziomy mocy. Dla niewielu pewnie następny super samochód z Ameryki kojarzy się z tuningiem. Oczywiście główną bronią w arsenale Dodge'a Vipera jest ogromna pojemność silnika. V10 stworzona typowo na potrzeby Żmii jest bowiem największym współczesnym motorem zamontowanym w samochodzie produkcyjnym. Wolno ssące 8,4 litra pojemności z górnozaworowym rozrządem OHV, fabrycznie generujące 650 koni, jest absolutnie wystarczające do drogowych zastosowań, ale w oczach fanatyków to tylko baza, na której można zbudować projekty wykraczające poza zdrowy rozsądek. Efektem takiej pasji jest na przykład ten uturbiony Dodge Viper ACR, ochrzczony ksywką Kratos, który z fabrycznym blokiem silnika rozwierconym do pojemności 8,9 litra i oryginalną głowicą krzesa z siebie powalające 3900 koni mechanicznych. To w połączeniu z sekwencyjną skrzynią biegów przekazującą napęd na tylną oś pozwoliło mu stać się oficjalnie najszybszym Viperem świata,
z czasem 6908 na ćwiartkę. Oczywiście prosta matematyka podpowie nam, że kolosalna pojemność silnika przełożyła się na wzrost aż o 3250 koni mechanicznych względem oryginału. I nie wiem, jaki jest w tym sens, ale warto dodać, że Kratos jest normalnie dopuszczony do ruchu drogowego. Absolutnym killerem w świecie najbardziej ekstremalnego tuningu, jaki jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jest Legenda za życia. Kto oglądał mój film, ten wie, że mianem tym określiłem Nissana GT-R. Japońska Godzilla już od wydań R32 z RB26 Dead pod maską udowadniała swoją potęgę, natomiast R35 z zupełnie nowym silnikiem VR38 Dead to zupełnie inna liga. Podwójnie doładowana V6 o pojemności 3,8 litra, fabrycznie generująca nawet 600 koni, może kojarzyć się z silnikiem mocno wysilonym, ale w praktyce to ledwie skrawek potencjału drzemiącego w tym potworze. Panie i panowie, oto prawdopodobnie najmocniejszy Nissan GT-R na świecie, który z pomiarów mocy mierzonych na kole wypluwa 3500 tzw. wheel horsepower, co w przeliczeniu na tradycyjny sposób pomiaru daje okolice 4100 koni mechanicznych. Wszystko to dzięki doładowaniu aż 6,2 bara, instalacji podtlenku azotu i customowemu blokowi silnika obrabianemu z litego kawałka aluminium. Co ciekawe, głowica to 100% oryginał. To około 3500 koni mechanicznych powyżej mocy fabrycznej. Nie mam słów. Czysto w ramach ciekawostki, jako taki bonus, wspomnieć muszę o jeszcze jednym silniku. Warto pamiętać bowiem, że silniki dragsterów bazują na architekturze silnika Hemi. Co prawda one z fabryką nie mają już praktycznie nic wspólnego i po każdym przejeździe poddawane są kompleksowemu remontowi, ale czysto teoretycznie, generując nawet 10 tysięcy koni mechanicznych, wzrosty względem podobnej oryginalnej architektury to luźno ponad 9,5 tysiąca koni. Patrząc zaś na to zestawienie z nieco innej matematycznej strony, to największe wyróżnienie należy się 2JZ, Volvo Redblock oraz RB26D. Te trzy silniki najbardziej zwielokrotniają swoją fabryczną moc. 2JZ notuje 10-krotny wzrost mocy, Redblock mniej więcej 9-krotny, a Nissan 8-krotny. Bo co z tego, że na przykład ekstremalnie zmodyfikowany Volvo Redblock wyciąga tylko 1600 koni, skoro z fabryki wyjechał z mocą poniżej 200 koni? Nic dziwnego, że nie równa się na przykład z ponad 8-litrowym Viperem, ale wielokrotność wzrostu jest powalająca. Oczywiście wszystkie zaprezentowane projekty wykorzystują daleko zmodyfikowane silniki dzielące z fabrycznymi jednostkami tylko niektóre elementy, ale cała architektura jest taka sama, więc to po prostu ekstremalna forma tuningu wyciskająca ile się da z danej konstrukcji.
Przy okazji to chyba jedyny odcinek w historii powagowanych, w którym o niemal każdym z wymienionych silników zrobiłem już osobny film. Jeśli więc chcecie się dowiedzieć absolutnie wszystkiego o budowie Hayabuzy, BMW B58, Nissana SR20DET i RB26DET, Mitsubishi 4G63 z EVO, Fordzie Barra, Chevy LS z Corvety, 2JZ, Hemi, Dragsterach, a nawet Vipera czy Nissana GTR, to wszystkie te filmy znajdziecie na tym kanale. Patrząc z perspektywy czasu na powagowanych, uzbierała się już spora kopalnia wiedzy, a z drugiej strony jeszcze mnóstwo rzeczy do przedstawienia mi pozostało. Teraz zaś czas na podziękowanie naszym patronom za wsparcie i na przedstawienie stałych partnerów komercyjnych kanału, a są nimi. Single Origin, rzemieślnicza palarnia kawy wypalanej na twoje zamówienie. Car Vertical, wiesz, że używany samochód z drugiej ręki mógł brać udział w kolizji? Zawsze sprawdzaj historię auta z Car Vertical. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe, zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej. Linki do naszych partnerów zostawiam w opisie, a korzystanie z ich usług oznacza również wsparcie kanału. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie powagowanych, w którym znajdziecie nasze oryginalne gadżety. Po prawej stronie znajdziecie inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie pojawia się Wam możliwość subskrypcji kanału, koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, dziękuję za wspólnie spędzony z Wami czas, do zobaczenia następnym razem, cześć!